Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Andrzej Burnat, przewodniczący zarządu regionu płockiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry. I Stanisław Szkopek, wiceprzewodniczący Płockich Struktur Solidarności. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. A spotykamy się w związku z pewnym wydarzeniem, które już od 21 lat odbywa się w Płocku. Mam na myśli Bieg Solidarności imienia Krzysztofa Zywera. Panie Andrzeju, jak zaczęła się historia tego biegu? No, historia to się zaczęła 23 lata temu, bo tak fajnie to wygląda, że 21, ale było 2 lata przerwy przez tak, pandemię. I to już jest 23 lata temu. Był kiedyś taki pomysł w zarządzie regionu PAT, żeby zrobić bieg na Dzień Dziecka dla dzieci. I tak naprawdę te pierwsze biegi to były poświęcone tylko i wyłącznie dla dzieci. Później weszli niepełnosprawni, weszli starsi, ale to było 23 lata temu. Natomiast przez te 2 lata przerwy stwierdziliśmy, że trzeba coś zmienić. Wyszliśmy już ze starego rynku, wchodzimy na zalew Sobótka. Troszkę mniej pracy dla nas ze względów organizacyjnych, bo mniej ulic trzeba zamykać na ten czas biegu. Ale Sobótka jest takim fajnym miejscem, gdzie można jeszcze i postawić i zjeżdżalnię dla małych dzieci, żeby sobie w trakcie pozjeżdżały, jak ten bieg będzie. Także jakieś tam dodatkowe atrakcje też szykujemy. Prawda? To o samym biegu jeszcze za chwilkę, a wróćmy do tej historii. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim był Krzysztof Zywer, dlaczego jego imieniem? Krzysztof Zywer był przewodniczącym regionu Płockiej Solidarności od roku 91 do 2003 roku. Zanim jeszcze powstał ten pomysł, to był bieg Solidarności, tylko się nazywał. Natomiast po śmierci Krzyśka, że on to wymyślił, że za niego to powstało, po prostu nazwaliśmy to bieg imienia Krzysztofa Zywera, dla jego upamiętnienia. Jak wyglądały te pierwsze biegi i organizacja? Różniły się czymś od dzisiejszych? No na pewno się różniły. No, spontanicznie się to robiło. Nie trzeba było zezwoleń najróżniejszych, prawda? To było troszkę inaczej. Bieg i był na stadionie miejskim, i przy Stanisławówce, i na Nowym Rynku. Także w różnych miejscach było. I na stadionie biegaliśmy również miejskim. Na miejskim stadionie mówiłem, tak. Tam oczywiście na stadionie też odbywały się różnego rodzaju inne nasze imprezy, chociażby w rocznicę 30-lecia Solidarności był bieg, była też i impreza, prawda, o których podczanie na pewno pamiętają, bo były znamienite również zespoły wówczas. To teraz wracamy do współczesności. Kiedy, gdzie, co się wydarzy w czasie tego biegu? To pokrótce powiem ja, za chwilę powie też i Staszek, a więc 30 września 2023 roku zapraszamy na zalew Sobótka. Oczywiście zapisy na ten bieg są poprzez internetowo. Mamy już zapisanych na główny bieg 5-kilometrowy ponad 200 osób. Oczywiście mają dzieci swoje dystanse 100 metrów, 200 i 400 metrów ze względu tam pod względem wiekowym. Tam mamy dzieci już też praktycznie niemalże komplet zapisanych, ale jeszcze są miejsca. Natomiast jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, będzie można się zarejestrować i zapisać w dniu rozpoczęcia biegu. Od 9 zaczynamy rejestrację nad Sobótką 30 września. Jeszcze myślę, że tu warto dodać, że bieg mamy atestowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. To też taka ważna informacja dla profesjonalistów, którzy właśnie biorą udział w różnych biegach. Tutaj padło pytanie, dlaczego 5 kilometrów, tak? Dobrze usłyszałem? Jeszcze nie padło. A, nie padło. Zadaję pytanie, dlaczego 5 kilometrów? No właśnie, dlaczego 5 kilometrów? Odpowiedź jest prozaiczna. Ponieważ wszyscy organizują półmaratony, maratony, dychy. My stwierdziliśmy u nas, że jest to ukłon w stronę amatorskich biegaczy, a bardzo dobre przetarcie dla profesjonalistów właśnie przed, szczególnie przed październikowymi dychami i półmaratonami. Stąd pomysł na 5 kilometrów. Dlaczego zalew Sobótka? Mi się wydaje, że szczególnie dla płotczan nie trzeba tego uzasadniać. No to jest chyba najpiękniejszy tutaj, prawda, krajobrazowo obszar w Płocku, gdzie większość tak naprawdę biegaczy tam trenuje i stąd naturalne
przejście i organizacja tego wydarzenia właśnie nad Zalewem Sobótka w Płocku. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to jeszcze tak z takich tematów organizacyjnych, bardzo ważnych zresztą, że do dzisiaj, do 15 września trwają zapisy przez panel na Foxterze, żeby o tym pamiętać przy tej niższej cenie do zapisu, bo ona jest absolutnie symboliczna. Do 22 września w ogóle możemy się zapisywać elektronicznie, żeby o tym pamiętać. Natomiast później tylko w dniu wydarzenia, w dniu imprezy, czyli 30 września, biuro zawodu będzie czynne od godziny 9 i tam będziemy dalej zapisywać uczestników, pod warunkiem oczywiście, że ten limit nie zostanie do tego momentu wypełniony. Mm-hmm. To jeszcze sprecyzujmy, jakie są kategorie biegowe, bo tutaj mówiliśmy o dzieciach, o dorosłych. To jest na 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów to jest dla dzieci i 5 kilometrów jest dla osób dorosłych. Bieg główny, który rozpoczyna się od godziny 11. No i tam limit jest godzinny, także praktycznie kto niekoniecznie biega, ale to można szybko też przejść w ciągu godziny te 5 kilometrów. Sprawdzałem. Tak, Zalew Sobótka, zdaje się, że jego okrążenie ma dokładnie 5 kilometrów, no tak? Po tej nie, trasie, nie? No nie do końca. Właśnie też tak myślałem, dopóki nie przyjechał pan z Polskiego Związku i zobaczyliśmy tak naprawdę ile potrzeba. No trzeba trochę dołożyć, stąd jest nawrót w stronę amfiteatru. No trzeba tam dołożyć 400 800 metrów. 800 nawet 800. Metrów. Także... biegałam mniej niż myślałam. Biegałam mniej niż myślałam, bo zdarzało mi się wokół Płockiej Sobótki też, no, może biegać, to jest za dużo powiedziane, ale truchtać. Jeszcze może tylko bym dopowiedział o faworytach. Tu specjalnie patrzę na ściągawkę, bo tu są nazwiska. Faworytami, którzy już się zapisali, jest Adrian Przybyła z Iławy, tegoroczny zwycięzca najstarszego maratonu w Polsce w Dębinie. Jeżeli chodzi o mężczyzn, u kobiet Mariola Sudzińska z Olsztyna, kiedyś czołowa biegaczka w kraju, teraz medalistka Mistrzostw Świata Weteranów. Także to dla tych osób, które no, profesjonalnie biegają lub no, mają większą wiedzę w tym temacie, to myślę, że te nazwiska nie są obce. Dobrze, to podsumowując. 30 września. Tak. Godzina 9 zapisujemy. Dzieci biegną od godziny 10 swoje kategorie, o 11 jest główny dla osób dorosłych. Czyli wszystkich zachęcamy do zapisywania się, oczywiście tych, którzy mają ochotę pobiegać, wziąć udział w tym wydarzeniu, a ci, którzy nie lubią aktywności sportowych, ale lubią je oglądać, to niech przychodzą kibicować. Niech przychodzą kibicować, wspierać pani, uczestników. Pani redaktor, taką jeszcze wisienką na torcie niech będzie fakt, że po pierwsze, nagrody są bardzo atrakcyjne, finansowe nagrody są bardzo atrakcyjne. Nie będę tu mówił o szczegółach, bo to wystarczy zajrzeć do regulaminu, odwołać się do naszej strony i wejść poczytać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że bardzo ważna. Mamy bardzo naprawdę przyzwoite, bogate pakiety startowe. Też nie będę wymieniał szczegółów, warto. Też będziemy je niedługo publikować i na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, więc warto sobie popatrzeć. Będzie piękny medal, przepiękny będzie medal. Takich nie było. Takich nigdy nie było do tej pory. W ogóle cały bieg jest zupełnie nowy. Dziękuję tutaj przy okazji naszemu partnerowi, panu Sebastianowi Dymę, który jest naszym partnerem, tak jak już wymieniałem, w biegu, też nam tutaj swoim doświadczeniem pomaga. No i też dwa podmioty bardzo ważne, bez których by tego biegu nie było. To jest Orlen S.A. i PZU. Też S.A., którym bardzo serdecznie dziękujemy. Jak zawsze Orlen i PZU nas wspierają. No i myślę, że będą wspierać nadal, bo bieg nam się w piękny sposób, naprawdę w piękny sposób rozwija. A jeszcze do nagród trzeba dodać jedną rzecz bardzo ważną. Jest coś, czego nie było. I dla zwycięzców są nagrody finansowe, ale mamy jeszcze rowery, które nie będą losowane, ale jest takim pomysłem, że to będzie 21 osoba na mecie dostanie.
że to będzie, jak to było liczone, 150, tak? Tak. 150 tak. osoba ale na mecie dostanie rower. To już będą takie atrakcje ponad te wszystkie niespodzianki. Nie są w stanie sobie biegacze policzyć, który tak, jest na mecie. Tak. Dopiero wynik dlatego na warto mecie być. Będzie. Czyli tak naprawdę każdy może być wygrany, ale myślę, że i tak każdy jest wygrany, kto podejmuje... Tak, podejmuje się uczestnictwa w tym biegu. Też dla dzieci mamy specjalne nagrody w formie słodkości. I tutaj polski cukier się wykazał bardzo mocno, cukier słodko, więc dla dzieciaków też no, te atrakcje będą dmuchańce, będzie malowanie twarzy, bo ja przypomnę może, tutaj przewodniczący mówił o historii, ale tak naprawdę bieg Solidarności to nie jest tylko sensu stricte wydarzenie sportowe. To przede wszystkim jest wspólna integracja. Są to również i inne bardzo ważne atrakcje obok, gdzie też i wcześniej mieliśmy prowadzone jakieś konkursy, zabawy, gry, jest muzyka, jest DJ, kiedyś by jeszcze była muzyka na żywo przez zespół grana, także no, dużo się będzie działo nie tylko sportowo, ale właśnie tak integracyjnie i rekreacyjnie. W takim razie pozostaje nam tylko życzyć tego, żeby w tym dniu była złota polska jesień. Jak na razie jest dobrze. Jak na razie jest dobrze, oby tak pozostało. Panu bardzo dziękuję jeszcze za rozmowę. Jeszcze muszę dopowiedzieć, tak? Że bardzo jest proszę. To 21. bieg Solidarności, ale pod patronatem naszego przewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność Piotra Dudy i prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Ja też z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować dla Petronius, tutaj na ręce pani redaktor, że już od kilkunastu lat też nas wspieracie tutaj w pomocy. Równo 10. W tym roku, w październiku. Dlatego tutaj z kolegą przewodniczącym myśleliśmy, że jakieś laurki też tak trzeba będzie już na tą okoliczność dla pani redaktor, razie... dla redakcji i dla KRDP, bo ja przypomnę, że też jest i Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Wspólnie na was, jak na Zawiszy, zawsze możemy polegać i liczyć na was. Bardzo mi miło, zmotywowana tym, może w przyszłym roku wystartuję w tym biegu w końcu. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, było mi niezmiernie miło. Zapraszam częściej. Pozdrawiamy do słuchaczy, widzów. Studia. I zapraszamy. I zapraszamy przede wszystkim. 30 września. Biegamy. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli przedstawiciele Płockiej Solidarności Andrzej Burnat i Stanisław Szkopek. Dziękujemy. Dziękujemy.